Przed nami ciepła wiosna i upalne lato. Dobrze więc zaproponować znudzonym maluchom udane zabawy na świeżym powietrzu. Świetnie się sprawdzają wszelkie place zabaw. Milusińscy szczególnie upodobali sobie plac zabaw przy Galenie i szturmem go odwiedzają. Czego tam nie ma? Karuzele, ścianki wspinaczkowe, zjeżdżalnie i park edukacyjny. Do niedawna były tam też huśtawki, cieszące się wielkim wzięciem. Niestety po nich nie ma już śladu. Takie to huśtawki widmo. Zdemontowano je, bo pewnie huśtanie się na nich byłoby niebezpieczne. Widać, drewno zostało źle zabezpieczone i nie wytrzymało dziecięcego natarcia. Myślę, że są potrzebne, no tak, myślę, że tak, no gdzieś tam dziecko powinno się gdzieś tam trochę pochuśtać, czy skorzystać z tego, no nie wiem, wydaje mi się, że tutaj były, ale nie widzę. Brakuje, bardzo. Maciej lubi? Lubi, bardzo huśtawki uwielbia wręcz, a jednak brakuje ich. Brakuje wam tutaj huśtawek? Tak. Dlaczego? Bo byśmy chciały się pochuśtać, a od dłuższego czasu nie ma. Na koniec kamyczek do ogródka. W parku edukacyjnym kołyska Newtona została ogłocona z metalowych kulek, czyli nie działa. Ponadto miękka nawierzchnia placu zabaw stała się na tyle miękka, że co róż należy ją wymieniać. Tak więc łata na łacie, co może powodować wywrotki wśród maluchów. Plac zabaw to nie muzeum, z niego się korzysta, co należało przewidzieć, dobierając materiały do jego budowy.